Bardzo fajnie wspomniałam naszą szkołę w Bielsku Podlaskim. Po pierwsze, jak byłam małą dziewczynką, zawsze jak nawet jak do szkoły chodziłam, to uwielbiałam modę, co było... Codziennie musiałam mieć inny strój, więc zawsze się wyróżniałam. Zawsze nauczyciele pani do mnie mówili: o, to nie jest pokaz mody, przestań się tak modzić. A ja po prostu kochałam modę i mimo, że nie chciałam robić modelingu, bo nie miałam tego smykałki, to mimo wszystko lubiłam się przebierać ze względu na to, że byłam uwielbiałam śpiewanie. Więc wiedziałam, że jeżeli śpiewam, to muszę bardzo ładnie się reprezentować. Więc dla mnie jednak taki ubiór był bardzo ważny w moim życiu. I tak naprawdę w szkole dużo się nauczyłam. Czy lubiłam chodzić? Wiadomo, jak każdy uczeń nie lubi szkoły, nie lubi się uczyć, ale jednak skończyłam tą szkołę i bardzo miło wspominam nauczycieli, że tak jakby mnie wspierali i że udało mi się zakończyć tą szkołę. O mojej drodze do sukcesu. Zawsze jak skończyłam w sumie szkołę w Bielsku Podlaskim, przez cały okres szkolny, to zawsze chodziłam do Bielskiego Domu Kultury, żeby uczyć się śpiewać. I w tym momencie podróżowałam po całej Polsce i w Bielsku jednak czegoś mi brakowało, czegoś chciałam więcej. Tak myślałam, jak mogę pójść do następnego szczebla. I pomyślałam, że pojadę po prostu do Warszawy na studia, więc będzie bliżej, żeby się wybrać do Stanów. Bo tam jednak jest lotnisko, tak? No i jak się przeprowadziłam do Warszawy, to zaczęłam studia. Czy byłam szczęśliwa? Nie, nie byłam szczęśliwa. Moja mama zmuszała mnie, żebym zrobiła studia, ale robiłam turystykę rekreacji, robiłam psychologię w tym samym momencie. I ja nie czułam w sercu, że... Czułam w sercu, że po prostu tracę trochę czas. Mimo, że mam wiarę, że muszę skończyć studia i muszę mieć normalną pracę, bo dla niej praca piosenkarki czy modelki to nie było to. Ona chciała czegoś więcej. Ale miałam wsparcie swoich sióstr, więc siostry mnie popchnęły, żebym wyleciała do nich. Więc zaczęło się od wakacji, 3 miesiące każdego roku, później 2 miesiące, później 3 miesiące i później zadzwoniłam do mamy ze Stanów. Mówię: mamo, sorry, ale nie wracam. Moja mama była zła, jak nie wiem co, pamiętam, krzyczała na mnie, mówi: nie może tego po prostu, to jest niewyobrażalne, muszę wrócić. Ale się przeciwstawiłam, bo czułam w głębi serca, że po prostu to jest właściwa decyzja, że po prostu ja kocham tam być, ja kocham tą pozytywną energię, jak każdy daje ci szansę w szczególności. To nie zdarza się tutaj w Polsce, że na ulicy ktoś ci powie: hej, dobra, mam ci jutro pracę. Albo że: słuchaj, chodź, zrobimy jakąś sesję zdjęciową. Nie, po prostu ludzie tutaj trochę już są bardziej otwarci, ale tak jakby tak nie wierzą w ciebie. Tam bardziej jest taka wiara w ciebie, że mimo wszystko może na przykład nie jesteś stuprocentowo super, to i tak ci znajomi zrobią support, że cię, wiesz, ci pomagają, bo mówią, że: o, tak, jesteś super, come on, możesz być lepszy. Więc jakby to jest bardzo fajne. Więc zaczynam od Polski. W Polsce to w sumie tak śmiesznie, bo większość celebrytów poznałam polskich celebrytów poznałam w Stanach, w Los Angeles. Więc na przykład Patrycję Kazadi, poznałyśmy się na wspólnej, byłyśmy na imprezie i zaczęłyśmy gadać ze sobą, że: o kurczę, Patrycja. I tak zaczęłyśmy, od tamtego momentu jesteśmy bardzo dobrymi znajomymi, codziennie cały czas się widzimy i gadamy na FaceTime'ie. A następną osobą był właśnie Michał Szpak. To Michała Szpaka to już 7-8 lat znamy się, to jest długa relacja z nim akurat, z nim śpiewaliśmy na tym samym koncercie i tak się poznaliśmy. Kolejną osobę, Karolina Gilon oczywiście, też do mnie przyjeżdżała do Stanów. Poznałam Edytę Górniak, byłyśmy w tym samym jachcie, bo jednak znam Jannę Krupę i ona Krupa nas zaprosiła na imprezę, tak ją poznałam. Z amerykańskich celebrytów to znam Sylvester Stallone, chodzi na samą siłownię, Pilates Studio, poniedziałek, środa, piątek o 9 rano, więc jeżeli chcesz wpaść, zobacz go. Dalej, Khloe Kardashian, oczywiście chodzi na spin class, Jessica Alba zawsze koło mnie rowerek swój ustawia, więc widziałam ją coraz w ciąży. Mimo że była w ciąży, kurczę, a chodziła na ćwiczenia codziennie. Ja byłam po prostu, to było takie, że wiesz, bardzo fajne. Kogo jeszcze poznałam?
Cameron Diaz chodzi ze mną ostatnio na ten, na, o, z Jennifer Lopez oczywiście, to się znam, to chodzimy do jej do domu na imprezę, jak robię takie małe kameralne imprezki. Selena Gomez zrobiła imprezę u siebie Taco Tuesday, takie śpiewanie, że wszyscy najlepsi wokaliści z Los Angeles przychodzą do jej do domu, wystawiono mikrofon, mój przyjaciel gra na pianinie i sobie śpiewamy. To jest takie niesamowite, że tak fajnie, że można właśnie w taki sposób ludzi poznać. No i to chyba tyle ze znanych, tak mi się wydaje. O, JoJo, oczywiście nie wiem, czy znacie wokalistkę JoJo. Uwielbiam ją, ona jest soulowa, więc stąd ją znam. Takie moje pokrewieństwo. A mam jeszcze jedno pytanie. Mhm. Bo ja się z tobą lubię też czuć tą pozytywną energię, aż... A ci ja, chcesz wyskoczyć, co? Tak, aż musimy się sam na twarzy pojawia. Może zdradzisz sukces, w jaki sposób jesteś właśnie cały czas hipnotyzowany. O, to ciężko, Jezu! Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że miałam takie momenty, że miałam strasznie depresyjne. Ja nie mówię, że ja jestem 24 na godziny szczęśliwa. Nie, zdecydowanie nie, bo to jest nierealne i każdy człowiek uważam, że ma takie dni, że jest załamany, że coś nie wychodzi, że kurczę, nie wiem, ktoś nie odzwonił do ciebie albo jakaś sympatia nie odpisała na SMS-a, już jestem... Ale wiesz co, tak naprawdę, nie kłamię, książki bardzo pomogły. Zaczęłam pozytywne książki czytać. Są takie książki do pozytywnego myślenia. I jak na przykład 30 minut dziennie nawet czytam, czy 20, nie musisz 100 stron przeczytać. Nie, zdecydowanie nie. Ale jak czytam na przykład, nie wiem, 5 stron czy 10 stron, to tak masz takie quotes, takie te zdania, takie pozytywizmu, tak zaczynasz zastanawiać się nad tym. I też jak takie dobre rzeczy dajesz dla innych ludzi. Jak ja na przykład daję, nie wiem, biednym pomagam, to dla mnie po prostu taką radość to sprawia, że ja po prostu po tym dniu, jak pomagam, daję im jedzenie te, bo oni tak naprawdę niczego nie chcą do szczęścia. Oni są takimi szczęśliwymi ludźmi i oni tylko przychodzą po jedzenie od nas. Jak daję dla nich jedzenie, to ich po prostu uśmiech się na twarzy pojawia. To jest po prostu niesamowite. I właśnie z takich małych rzeczy tak szczerze czerpię właśnie taką radość. I dzięki temu właśnie tak zarażam innych ludzi, dlatego tak tacy ludzie do mnie przychodzą, że no, to jest niesamowite. Jezus, strasznie, ja w ogóle byłam tutaj się uczyłam właśnie, z panią tutaj rozmawiałam. Pani mówi, że ja to nigdy nie lubiłam ręki podnosić, ja to zawsze tak się chowałam, żeby ktoś mnie nie zobaczyli. Ale teraz właśnie jak do Stanów się przeprowadziłam, to właśnie nauczyło mnie to otwartości. Jeżeli chcę coś, to po prostu mówię to. Mówię, nie ma tak, że ja to skryję w sobie. Jeżeli mam coś do powiedzenia, ja to powiem drugiej osobie. Albo w Stanach coś takiego jest, że nawet jak do sklepu się wchodzi, to się zagaduje do innej osoby, mówisz, hey, how are you? I on do ciebie odpowiada i zaczynasz rozmowę sobie. Tutaj na przykład tego nie ma, więc właśnie to ciężej zauważyłam jest, ale już tak powolutku, pomalutku ludzie otwierają na to. Ale no zdecydowanie Stany mnie otworzyły pod tym względem, że jestem bardziej otwartą osobą i bardziej pewną osobą. Bo kiedyś tak nie wierzyłam, że może jestem brzydka, może jestem za gruba, może jestem za wysoka. Nie, to nieprawda jest. Każda osoba, każda, ty jesteś piękna, ty jesteś śliczny. Więc jakby tak nie ma, że wiesz, że my jest, każdy jest piękny na swój sposób. Jeżeli w to uwierzysz, to ludzie będą tak ciebie, ludzie będą widzieć. Więc ty musisz w to uwierzyć na początku, żeby inni uwierzyli tobie. Ej!